No, nie widzisz tego. Ciągle tam jest. Zaczniesz chodzić na ryby, zobaczysz. Ale gdzie ty go masz? Ja nie chcę, żeby mnie zobaczył z tym podbierakiem. Tu też masz haciory do przebicia, nie? Trzeba jakoś... A mur. Nie będzie gał. Kurwa, wejść do niego, do tej wody. No, z drugiej strony wchodzili do wody. Cię to nawet na habach tak ja nie miałeś zgiętego. A to nie jest duże. No bez jaj. Lin! Przy dnie, no faktycznie, lin. Takie maleństwo, ale czakach siedział, no. A dziwne, nie? Bo liny na tego biorą, na czerwone. Chyba 15 lat lina nie widziałem. No ja na tym złowiłem, ale to na komercyjnym. Otwórz go delikatnie, bo ja mam ten telefon. Nagramy, tu ja nagramy wypuszczamy, nie? Pokno głęboko, wypychach. Aha. Ja, dobra, idę. A ty byś mógł gębę dać do mnie, nie? Tak? No. Pokaż, że wypuszczasz. Poruszaj nim trochę, dasz radę się nudzie. Troszkę był źle zahaczony. Nie dasz rady go tam pomymrać, odwrócić go. Czyż? Czekaj, widzę, że dochodzi. Ja się raz spokojnie. Długo siedział. Kurde, bo też tak głęboko połknął. Ty myślisz, że te dziadki by temu popuściły? Co? Myślisz, że te dziadki by wypuściły? Nie. Nie dasz rady tam się schylić. No, ale no popatrz, tam na te kamienie możesz rzucić nogę. Daj mi jedną rękę najwyżej. I śmiało, obróć go na grzbiet. O właśnie, tak nim troszkę, wiesz, go dotleń. Do przodu, do tyłu. No i co poszedł? Pięknie jak poszedł. No właśnie, one są ładniejsze niż na kopalni, bo te są szpety. No, to są pole, pole są, pa, jaki ładny pasek. Jaka kosana. Ty kurwa spierdalasz. Nie, ona tam ma gniazdo chyba. Witajcie, właśnie teraz oto taki mały karpiczek pobrał. Piękne branie. Nie wiem, nie ma maty. Dzisiaj niestety zapomniałem. Odkaczamy rybkę. I pójdzie do wody. Szkoda, że nie dało mi się nagrać tego brania. Prawda, atomowe. I teraz pokażę, co należy zrobić z złowioną rybą. Zaraz znajdziemy dobre miejsce. Zależy nie w
wszystko musi iść na patelnię. Miejsce tak, żeby samemu nie wpaść. No daraj, tu się tyle pogonić. Tutaj coś tam słyszałem, żeby było. Tak wygląda. No jeszcze blisko. Się karpik połasił na tutti frutti bodajże 10 mm popek.